Po raz kolejny spotkaliśmy się na nekropoliach powiatu szczecineckiego, ale nie tylko, bo również dodam, że i w sąsiednim Lotyniu również zbiórka miała miejsce. No i cóż, uważamy jak zawsze, że jest to ogromny sukces, ogromne przedsięwzięcie. I ukłony oczywiście dla wielu, wielu osób, które wspierają nas w tym przedsięwzięciu, ale myślę, że też tutaj kilka słów organizacji i po co w ogóle robimy tą kwestię, tę zbiórkę, opowie ksiądz proboszcz Marek Kowalewski. Przede wszystkim te kwestie odbywają się od 2010 roku. W tym roku było po raz 11. Dwa lata, wiemy dobrze, że wypadły nam z powodu pandemii. Przede wszystkim kwesta jest, najpierw była przewidziana jako pomoc w budowie naszego hospicjum, teraz kwestia utrzymania wyposażenia. Moi drodzy, trzeba nam wiedzieć, że owszem, hospicjum ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale ten kontrakt praktycznie wystarczy nam na wypłaty, na leki, bowiem trzeba wszystkim wiedzieć, że nasi pensjonariusze nie płacą za swój pobyt. Nie płacą ani złotówki, a wiemy chociażby, ile kosztuje pobyt w naszych domach opieki. U nas nie płacą nic. Dlatego też te kwestie, które organizujemy, odkąd hospicjum jest otwarte, w tym roku już obchodziliśmy 5 lat od przyjęcia pierwszego pacjenta, przede wszystkim one służą na wyposażeniu, na inwestycje. Chociażby w tym roku udało nam się między innymi założyć klimatyzację we wszystkich salach, w aptece, w archiwum, że klimatyzacja to jest ponad 70 tysięcy złotych, oprócz innych. No i to przede wszystkim też i zobaczymy, jak do tej pory też i jak większość, żeśmy korzystali z różnych tarcz osłonowych, nie wiadomo jak będzie dalej kwestia opłaty różnych mediów, światło, gaz, inne opłaty licencji medycznych, komputerowych. Dlatego też to wszystko jest przeznaczone. Chociażby tutaj pani Edyta powiedziała o kwestii, to jest wielkie przedsięwzięcie. Oczywiście już teraz mamy pewne doświadczenie, ale kwestia to przede wszystkim nie tylko sam 1 listopada, ale to przede wszystkim przygotowanie logistyczne, chociażby tych puszek, tych okolicznościowych znaczków, przygotowanie koszulek dla wolontariuszy. To jest duże przedsięwzięcie. Oczywiście ja przynajmniej muszę powiedzieć, że jestem zbudowany obecnością młodzieży. Tylu młodych ludzi, dzień wolny, a jednak zdecydował się przybyć na nasze cmentarze i razem z tymi, którzy zbierali do puszek, razem być. Naprawdę jestem zbudowany naszą młodzieżą i naprawdę serdecznie dziękuję. Miasto i gmina Barwice zebrała 6 799,48 zł. Miasto i gmina Białybór 6 797,77 zł. Miasto i gmina Borne Sulinowo 9 976,57 zł. Gmina Grzmiąca, przecież niewielka gmina, a aż 8594,78 zł. Miejscowość Lotyń 2765,47 zł. Gmina Szczecinek, tutaj również ogromne serce możemy widzieć od mieszkańców, osób, które odwiedzały nekropolie, które są zlokalizowane na terenie gminy Szczecinek. I tu, proszę Państwa, w puszkach było aż 11 579,03 zł oraz niecałe 4,50 euro. No i w samym mieście Szczecinek, proszę Państwa, zebraliśmy rekordową kwotę, jak do tej pory, bo aż 68 438,83 zł oraz 25 euro. Razem daje nam to kwotę 114 951,93 zł oraz nieco mniej niż 50 euro, 48 dokładnie euro i 8 eurocentów i 50
koron czeskich wcześniej wspomnianych. Także proszę Państwa, kwota naprawdę dla nas bardzo duża, znacząca. Możemy zapewnić, że z tych środków będziemy korzystać w momencie, kiedy trzeba będzie, a mamy już zaplanowane kolejne przedsięwzięcia, które są niezbędne w naszej placówce, więc na pewno z nich skorzystamy i możemy gwarantować, że będą to naprawdę bardzo dobrze przez Państwa ulokowane środki. Lub w momencie, no, kiedy środki z NFZ-u nie będą wystarczające, bo i takie czasami sytuacje się zdarzają. Więc dziękujemy za ten naprawdę duży zastrzyk finansowy, Państwa ofiarność, hojność, zrozumienie, no i oczywiście i Państwu, że chcieliście nagłaśniać tą naszą ideę, to nasze przedsięwzięcie, że również pojawiliście się tego dnia na cmentarzu. Bardzo Państwu pięknie dziękujemy.